Cześć, tu Zeratul z tej strony. Zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie przygotowałem gameplay gry God of War 3, długo wyczekiwanej gry, w końcu nadeszła premiera. Filmik jest zrobiony bez spoilerów, tak więc możecie spokojnie oglądać i się niczego nie obawiać. To jest pierwszy fragment gry, który mną konkretnie sponiewierał. Mieliśmy wcześniej mega kosmiczną walkę z bossem, później mamy jeszcze jedną mega kosmiczną walkę, znaczy nie jedną, kosmiczną walkę z bossem i parę ciekawych elementów, ale wybrałem ten moment, gdyż właśnie nie spodziewałem się w ogóle Hephaistosa ujrzeć w Hadesie i naprawdę on się fajnie rusza na silniku gry i to wszystko się tam dzieje, tak więc ten moment tak mi szczęka troszeczkę opadła niżej niż powinna. I dlatego zdecydowałem się wybrać ten motyw, to poza tym pojedynkuję się z jakimiś psami, jest mini walka z bossem, ale mini bossem, ale nie głównym bossem, bo tego też chciałem uniknąć, żeby wam nie spoilerować. Tak więc mamy psy Cerberus. Ogólnie jest to początek gry, ja gram na poziomie trudności Titan i jest małe wyzwanie, tak więc polecam wam od razu wrzucić ten poziom trudności, dostaniecie złoty pucharek, jeżeli uda wam się skończyć grę na tym poziomie trudności. No i przynajmniej nie przelećcie gry za szybko i będziecie mogli się nią rozkoszować. Nie jest ten poziom zbyt trudny i frustrujący, w szczególności jeżeli macie doświadczenia z poprzednimi częściami God of War. Ja jestem mega noobem w tę grę, tak więc ja mam jakieś tam problemy, ale to tam zazwyczaj 2-3 restarty checkpointu i problem jest rozwiązany. Tutaj pieski, jest też trophy, to polecę. To taki mały mini poradniczek dla Trophy Horse, że jeżeli wciśniemy kółeczko, to je złapiemy i będzie można je kopnąć. Jak kopniemy odpowiednią ilość tych piesków, to dostaniemy trophy. Ale tutaj dla Trophy Horse. Ogólnie, jeżeli szukacie recenzji tej gry, bo moje gameplay to nie recenzja, to polecam stronę ps3side.pl. Tam po zdjęciu embarga już od dłuższego czasu wisi recenzja Gugera. Bardzo sympatyczna recenzja, bardzo fajnie się ją czyta, polecam się z nią zapoznać, bo naprawdę fajny tekst i moim zdaniem sprawiedliwa ocena do gry. A pod kątem graficznym oczywiście to nie muszę nic mówić, bo widzicie na ekranie, chociaż to nie jest HD, tylko chyba Standard Definition, bo YouTube tak obniża grafikę. Mamy pod kątem graficznym potwora. Ta gra prezentuje się lepiej niż Uncharted 2. Uncharted 2 było najlepiej wyglądającą grą, która do tej pory się ukazała na konsolę, czy ogólnie na jako gra. A God of War ją przewyższa. Pod kątem technicznym głównie za sprawą tego, że tu się wszystko rusza. Tu się może poruszyć wszystko i są takie momenty, że zbiera się szczękę z podłogi, po raz kolejny to powiem. Mamy jakieś pnącze, ja tam teraz je podpaliłem i mogę za pomocą łuku. Ale graficznie naprawdę tekstury stoją na świetnym poziomie, mamy takie fajne motywy, jak teraz widzicie, że jesteśmy w Hadesie, to ciała spadają. Troszeczkę może się to kojarzyć z Dante's Inferno, jeżeli graliście w Dante's Inferno. Ja cenię sobie grę studia Visceral Games, ale to God of War było pierwsze i to ono wymyśliło takie patenty. I właśnie dlatego God of War przewyższa Dante's Inferno. Poza tym graficznie God of War niszczy Dante's Inferno i gameplayowo są jakieś tam podobne rzeczy, ale dalej Visceral Games musi popracować troszeczkę nad gameplayem, bo niestety nie dorównuje grze z Santa Monica. Właśnie Santa Monica, czyli studio, które pracowało nad tą grą, stworzyło potwora. No to jest idealne zwiększenie po prostu trylogii. Gra prezentuje się kapitalnie, gra się fenomenalnie, no i po prostu Kratos rządzi. Nie mam polskiego dubbingu, nie mam polskiej wersji językowej, tak więc nie mogę słowa o tym powiedzieć. Niestety muszę przeprosić za to, ale nawet jeżeli bym miał, to i tak bym grał z angielskim, gdyż uwielbiam T.C. Carsona, czyli człowieka, czarnoskórego człowieka, który podkładał głos pod Kratosa. On stworzył tą postać, ten głos ma moc. Po prostu nawet jeżeli Kratos w tej grze szepcze, to czuć tą moc. To jest taki doniosły głos takiego mega motherfucki, który potrafi cię zarżnąć, nie zerżnąć, przepraszam. Gra miała premierę 16 marca w Stanach, 17 marca w Europie, tak więc już nie tego będzie miała tydzień. Sprzedaje się ponoć fenomenalnie, czekamy na jakieś wyniki NPD, to wtedy będziemy mogli to zweryfikować, ale to nie ma znaczenia, bo ważne, żebyście wy ją kupili i żebyście mogli spędzić 12 do 15 godzin świetnej zabawy przechodząc tą grę, patrząc. W szczególności jeżeli jesteście w ogóle fanami greckiej mitologii i graliście w poprzedniej części, bo pod kątem fabularnym gra wprawdzie na początku mnie, na samym początku rozczarowała, gdyż po prostu powieliła schemat poprzedniczki, zaczęła się schematem tym samym co dwójka, ale później akcja zostaje rozwinięta i mamy nowe elementy fabularne i naprawdę, jeżeli znacie grecką mitologię, to tutaj jakiś smaczek, jeżeli znacie poprzednie gry, to podnieście jakiś papierek w Hadesie i na przykład przeczytacie coś o kapitanie statku z pierwszej części. Tak więc jest naprawdę kapitalnie takie połączenie wszystkich tych części, trzy poprzednie części gry, czyli God of War 1, 2 i Chains of Olympus. Nie wiem, co jest Betrayal do końca, może coś tam jest.
ale mitologia jeszcze. Mitologia do tego dochodzi. Ostatnio dowiedziałem się właśnie, że Kratos to naprawdę też jest bohater greckiej mitologii, tylko że nie w takiej formie, jakiej jest przedstawiony w grze God of War, oczywiście. Pod kątem gameplayu, to cały czas jak gram, pokazuję wam, mogliście zobaczyć fenomenalnie wyglądającą krew, świetną wodę, świetne tekstury, świetny design w ogóle otoczenia, bo Hades prezentuje się kapitalnie, to bez dwóch zdań, teraz pokażę moje zdolności akrobatyczne i zaraz przeskoczę do szkieletów, które strzelają do mnie z łuku i to też jest bardzo fajny motyw, który mnie bardzo się podobał, to, że strzały zostają na moim ciele i one nie tylko zostają, może wprawdzie po chwili znikają, ale zostają na chwilę, ale jak to się fajnie i kapitalnie prezentuje, jak to fajnie wygląda, jak one wbijają tą parszywą strzałę w moje ciało i to naprawdę prezentuje się przekosmicznie, mnie się to bardzo podoba. Po tym elemencie już jestem praktycznie przy tej walce z minibossami, z tymi psami Cerberus. Tutaj miałem kupę problemów, ale jak już mówiłem, gram na poziomie trudności Titan, a jestem noobem, tak więc w głupi sposób tracę energię i potem muszę kombinować jak koń pod górę, żeby przypadkiem nie zginąć. Ale właśnie gra pozwala na takie, jeżeli tylko jesteście ostrożni, macie dużą szansę ominąć śmierć, możecie, żeby tylko nie restartować checkpointa. Wprawdzie checkpointy są dosyć częste i mam jeszcze opcję autosave w grze, tak więc możecie bez problemu, nawet jak zginiecie, to nie ma takiej wielkiej frustracji, że musicie się wracać do ostatniego loada. Nawet jeżeli wam prąd wyłączą w grze, to macie ten autosave w konsoli, tak więc możecie później zrobić loada i jest ok. Walka z tymi, dla mnie to jest miniboss po prostu, z tymi Cerberusami polega na tym, że muszę urwać im wszystkie głowy po kolei. Łącznie mają 3 głowy, czyli łącznie 6 głów muszę urwać, no i się troszeczkę tutaj pomęczę. Tak więc możecie to zobaczyć na ekranie teraz. Jeszcze ekwipunek, bo o tym w ogóle nie wspomniałem. Oczywiście ekwipunek generalnie zostaje ten sam, zmienia się tylko jego nazwa. Tak więc na przykład Blades of Athena, czyli standardowej broni, mamy Blades of Exile, czyli Ostrza Wygnania. Wszystko możemy standardowo upgrade'ować. Mamy fajny motyw, dostajemy buty Hermesa. Tak więc tam jest to z gameplayem troszeczkę powiązane. Poza butami Hermesa mamy jeszcze głowę Heliosa na przykład. To taki spoiler, przepraszam, która też coś tam czyni, ale tego już nie będę wam mówić co czyni. Tak, 12-15 godzin. Podzielcie sobie to na 200 zł i powiedzcie, czy warto jest wydać tyle pieniędzy na fantastyczną zabawę. Moim zdaniem to nawet nie ma co się zastanawiać. Musicie pognać do sklepu i kupić tą grę, bo naprawdę poniewiera. No to jest to, o czym miał być God of War. To jest to, o czym miało być zwieńczenie trylogii i to jest jedna z lepszych gier tej generacji. I to mówię ja, Zeratul, który niby jest określony jako fanboy 360. Naprawdę prezentuje się to kapitalnie. Mamy dalej, jeszcze cały czas zapominam mówić troszeczkę o grze. Mamy trzy paski energii, jeden to już zdrowie, czyli ten zielony, mamy pasek niebieski, czyli tak jak w poprzednich częściach, odpowiedzialny za ataki, to ci Spartanie, którzy spadali z nieba, a później będziemy mogli jeszcze wzywać inne potwory i dochodzą inne zdolności. Wszystko oczywiście możemy upgrade'ować. Pasek żółty jest odpowiedzialny za na przykład strzelanie z łuku. Jest to jeden pasek, który upgrade'uje się sam po czasie. I on też tam jest do główki Heliosa potrzebny, o której wspominałem, ale więcej nie będę wspominał. Do gry ma niby wejść teoretycznie DLC. Była wielka afera z tym, że wycięto końcówkę gry. Tak naprawdę, no, zakończenie może nie jest takie, że wow, i zapamiętacie je do końca życia, ale i tak jest bardzo dobre i nie czuć, że tak naprawdę coś zostało wycięte, tak więc spokojnie, nie macie co się oburzać. Ja teraz kolejną główkę Cerberusa wyrwę, to już ostatnia, tak więc możecie zobaczyć efektowną sekwencję tego, jak on ginie. I tutaj właśnie jest sprawa tego sławnego czy niesławnego QTE, bo jego też było dużo i wiele ludzi nie trawi tego po prostu w grach. Ja uważam, że God of War stoi QTE i tylko dzięki QTE mamy takie efektowne finishery i możemy oglądać świetne wykończenia, czy to bossów, czy minibossów, czy zwykłych przeciwników. Zapraszam do komentowania, zapraszam do kupna gry, bo naprawdę warto się tą grą zapoznać. Jeżeli nie graliście w poprzedniej części gry, to musicie nadrobić zaległości, ale nie bójcie się, nawet jeżeli nie macie takiego zamiaru, to gra ma taką fabułę, że spokojnie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Może coś tam stracicie, nie wyłapicie pełnych smaczków, ale naprawdę nie musicie tak do końca znać ani mitologii greckiej, ani poprzednich części gry, żeby się kapitalnie bawić z tą grą. Ewentualnie zapraszam do retrospekcji God of War, którą możecie zobaczyć na oczywiście PS czy site.pl. Tak więc zapraszam do komentowania, niedługo kolejne gameplaye z gier, a ja was zostawiam teraz na te paręnaście sekund sam na sam z Kratosem. Ja już teraz wyrwę ostatnią głowę temu Cerberusowi i to już jest koniec. In the end, there will be only chaos.
Dziękuję za uwagę.